Ty jesteś kolorowym ptakiem naszej sceny, bardzo odważnym. Ostatnio mieliśmy przykład z Białegostoku, gdzie ta kolorowość, odwaga została bardzo mocno potraktowana. Co ty w ogóle sądzisz o tym, o tej sytuacji? Wiesz co, to jest tak trudny temat dla mnie i tak przykry, że takie rzeczy się dzieją. I bardziej przeraża mnie fakt, że ludzie, którzy są dorośli, którzy wręcz przeżyli bardzo dużo i przeżyli to w takim czasie, który był bardzo burzliwy. Mówię tutaj o naszych dziadkach, o naszych rodzicach, że oni mają odwagę jakby zabierać wolność, o którą walczyli. No bo to jest to samo. Wydaje mi się, że kolory, flagi tęczowej są tak bardzo źle zinterpretowane u nas w kraju, że jakby dochodzi do jakiejś okropnej psychozy na tym punkcie. Ja absolutnie będę bronił tych kolorów, bo uważam, że tylko i wyłącznie i w dużej mierze ludzie, którzy są kolorowi, są w stanie zmieniać to społeczeństwo i zmieniać je na dobre, bo to są ludzie bardzo kreatywni, którzy wnoszą w kulturę ogromny rozwój, ogromny. I nie wyobrażam sobie naprawdę, żeby moja babcia namawiała, albo mój tato namawiał kogoś do tego, żeby był przeciwko takim osobom. No sorry, ale to jest jakby... Ja jestem zbulwersowany maksymalnie. To, co, jakie świadectwo dajemy światu na zewnątrz, jest po prostu druzgocące i absolutnie się na to nie zgadzam.